Ponad 10 lat temu wydana została gra Minecraft. Na pewno większość z Was albo o niej słyszała, albo miała okazję w nią pograć. Przemierzamy w niej krainę sześcianów, które możemy zbierać i dowolnie układać. Takie klocki Lego w komputerze. Najpowszechniejszym materiałem jest tutaj zwykła ziemia. Bloczki ziemi możemy układać jeden na drugim i konstruować z niej dowolne budowle. W świecie rzeczywistym ziemia również jest bardzo powszechnym materiałem. Niestety, w przeciwieństwie do Minecrafta, nie utrzymuje ona kształtu idealnego sześcianu przez długi czas, a jeśli użyje siły, no to zostanie on nieco zniekształcony. Na szczęście inżynierowie wpadli na sprytny i tani sposób, jak taką ziemię trzymać w miejscu, a opowiem Wam o tym w tym filmie. Cześć, ja jestem Patryk, a to jest piasek kinetyczny. Postanowiłem użyć piasku kinetycznego zamiast ziemi zwykłej, ale wykazuje on podobne właściwości, więc po prostu będę go używał. I wyobraźcie sobie, że chcę zbudować jak najwyższą budowlę. No to stawiam sobie ten piasek w taki kopiec, ale jak możecie zobaczyć, po zewnętrznych stronach on zaczyna się osuwać, przez co nie tylko moja budowla rośnie w górę, ale też rośnie na boki. I to jest niestety właściwość wszystkich sypkich materiałów. A co jeśli chciałbym budować tylko w górę? Stworzyć budowlę z ziemi, z piasku, tak aby była jak najwyższa, a jednocześnie zajmowała jak najmniej miejsca. No, mogę użyć na przykład foremki i spróbować zrobić to w ten sposób, jednocześnie nieco zbijając piasek, aby był zwarty. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście inżynierami i musicie zbudować drogę na takim ziemnym podwyższeniu. No, droga musi wytrzymać pewien ciężar, bo przypuszczam, że będą się poruszać po niej samochody, nie tylko osobowe, ale pewnie ciężarowe z ciężkim ładunkiem. Czy ta budowla wytrzyma spory ciężar? Możemy to sprawdzić. Ja wykorzystam do tego wiaderko wypełnione wodą. Stawiam je na naszej konstrukcji delikatnie, bo też nie chcę, żeby wiaderko mi się przewróciło, a cała woda wylała. Więc muszę cały czas stabilizować to wiadro. Ale już widzicie, o co mi chodzi. Nasza konstrukcja niezbyt dobrze radzi sobie z obciążeniami. Zaczyna osiadać. No jakbyśmy zbudowali drogę na takim gruncie, no to niestety. Po szybkim czasie trzeba byłoby budować nową drogę. Jak widzicie, sytuacja stała się nieco bardziej stabilna. Wiaderko jest wyżej niż stolik, czyli jesteśmy rzeczywiście na podwyższeniu, no ale niestety nie tak wysoko, jak chcieliśmy na początku. Więc ja zdejmę to wiaderko i zobaczcie, to co mamy tutaj, ten płaski teren, jest już w miarę stabilny. Już można byłoby budować tutaj drogę. Zobaczcie, że przekrój, który powstał, to coś a la ścięty trójkąt albo trapez. A teraz spójrzcie na zdjęcie drogi, która idzie pod górę. Czy widzicie podobieństwo do naszej konstrukcji z piasku? Oba przekroje są bardzo podobne. Przekrój tego nasypu również jest trójkątem o ściętym wierzchołku. Takie ułożenie ziemi sprawia, że konstrukcja jest po prostu bardziej stabilna. No to teraz coś Wam pokażę. Znowu stworzyłem konstrukcję z piasku i podobnie jak poprzednio, również obciążę ją wiaderkiem pełnym wody. Znowu ostrożnie balansuję, żeby wiaderko się nie wylało, bo wtedy to by było kiepsko. No i jak widzicie, znajdę jakiś bezpieczny grunt. Jak widzicie, konstrukcja z piasku zachowuje swój kształt. No i nie rozwala się. No i nie jest to przypadek. Jest coś, o czym nie wiecie, ponieważ tym razem nie użyłem tylko piasku kinetycznego. Popatrzcie, co jest tutaj. No widzicie, użyłem do tego ręczników papierowych. W jaki sposób? Ułożyłem 6 warstw ręcznika papierowego pomiędzy warstwami piasku kinetycznego. Nie wiem, czy spodziewaliście się tego, że kawałek mało wytrzymałego ręcznika papierowego potrafi zwiększyć wytrzymałość piasku kinetycznego. A w ogólnym przypadku takie warstwy tkaniny mogą zwiększyć wytrzymałość ziemi i to znacząco.
i w tym przypadku ręcznik papierowy pełni rolę uzbrojenia. A ziemię ze zbrojeniem nazywamy gruntem zbrojeniowym. Przejeżdżając drogą szybkiego ruchu, często można zauważyć takie betonowe płyty. Zapobiegają one osuwaniu się ziemi na skutek opadów deszczu czy wibracji spowodowanych przez przejeżdżające auta. Ale to nie w tych wielkich płytach tkwi siła, tylko w zbrojonej ziemi. Ja wykorzystałem zwykły ręcznik papierowy, ale w budownictwie stosuje się bardziej wyrafinowane materiały. Zatem problem z osuwaniem się ziemi został naprawiony. Co prawda nie jest to może tak elegancki sposób jak stawianie sześciennych bloków w Minecrafcie, ale przyznajcie sami, że metoda wzmacniania gleby tkaniną bądź jakąś siatką to dość niecodzienny pomysł. Ale cóż, działa, jest tani i sprawdza się w budownictwie. Więc być może następnym razem przejeżdżając przez drogę szybkiego ruchu i widząc taką betonową ścianę, będziecie inaczej na nią patrzeć. Ja się z wami teraz żegnam i wracam do zabawy piaskiem kinetycznym. Cześć! Program Ogarnij Inżynierię realizowany jest w szkołach podstawowych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową albo wejdź na naszego Facebooka, Instagrama czy YouTube'a.